Witam Was. Zamieniam to nagranie, ponieważ to pierwsze nagranie rzeczywiście pokazywało chrzan, tak zwany koński chrzan, ale wychodziłem bardziej z założenia, że jeżeli ktoś już zbiera ten chrzan, potrzebuje tego korzenia, to wie, co zbiera, żeby po prostu tych liści nie wyrzucał. A że nie miałem tutaj u siebie nigdzie chrzanu, także po prostu korzystam teraz z dużo gorszej jakości nagrania, który jest podłożony, który już przedstawia właściwy chrzan, żeby wszystko było jasne. Także musiałem sobie zapożyczyć to, bo on u mnie po prostu teraz nie występuje. Kiedyś było jedno stanowisko, ale ktoś tam wysypał masę różnych kamieni, bo budowali coś tam i po prostu już go tutaj nigdzie nie mogę znaleźć na ten moment. Także tym razem macie zapożyczone nagranie z właściwym chrzanem. Dlatego film jest jeszcze raz wrzucony, żeby wszystko było jasne i miało ręce i nogi. Troszeczkę poszłem na łatwiznę z tym pierwszym, ale wychodziłem rzeczywiście z takiego założenia, że chyba wszyscy będą wiedzieć, jak wyciągną korzeń i go rozkroją, że to jest chrzan. Bo zapach takiego korzenia chrzanu jest niepowtarzalny i po prostu naprawdę wypala nos od środka, jak to się mówi. Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik. Kiedyś, dawno, dawno temu przedstawiałem Wam właściwości korzenia chrzanu. Ten film tutaj teraz u góry Wam mrygnie, jak później sobie klikniecie w prawym ekranie tutaj w tę literę i to tam Wam się wyświetli ten film. Będziecie mogli sobie go zobaczyć. Ale chrzan to nie tylko i wyłącznie jego korzeń, ponieważ jego ta część naziemna, czyli liście, również zawierają bardzo dużo cennych substancji i olejków. Między innymi możemy tutaj znaleźć witaminę C, siarkę, witaminy z grupy B, witaminę P, błonnik, minerały, mangan, selen, cynk, sól, wapno, miedź, fosfor i żelazo. Zapobiegają one przede wszystkim szkorbutowi. Uzupełniają nam tutaj witaminy w naszym organizmie, posiadają działanie antyseptyczne, czyli po prostu zabijają wszystkie bakterie i tak dalej. Posiadają właściwości przeciwzapalne, wspomagają apetyt, regulują również procesy trawienia. Pomaga nam również w odkrztuszaniu, jeżeli mamy jakieś problemy takie z górnymi drogami oddechowymi, jakaś flegma zalega, to wtedy tutaj pomoże nam to odkrztusić. Jest również moczopędny. Często jest też stosowany zewnętrznie, a mianowicie świeżo wyciśnięty sok z niego pomaga na bóle reumatyczne, spuchnięte kolana czy kostki. Oczywiście cały czas mowa tutaj o liściach, żeby ktoś nie pomylił i nie wycisnął soku z korzenia i sobie tym nie nasmarował, bo to będzie piekło, będzie bardzo mocno podrażniało skórę. Niestety jednak liście nie nadają się dla każdego, ponieważ mają ostry, gorzki smak i może być to irytujące, szczególnie na podrażnione jelita. Niewskazany również jest do stosowania przy wrzodach żołądka lub erozji jelit. Młode listki tutaj można sobie zjadać w sałatkach, ale oczywiście trzeba zachować umiar i nie przesadzamy z tym. Możemy również zrobić wyciąg na wodzie ognistej, takiej jest około 40% z liści chrzanu. Tak więc liście te po prostu bierzemy i albo je będziemy tnąć na małe kawałeczki, albo je po prostu tak pogniecimy, żeby to troszeczkę te struktury tam lekko otworzyć. Dodajemy je do słoika, zalewamy to 40% w proporcji 1 do 10, czyli 1 część ziela, 10 części alku. Wstawiamy do lodówki na 2 tygodnie i później przecedzamy to sobie. I ja sobie to biorę jedną łyżeczkę przed jedzeniem maksymalnie 2 razy na dzień.
Można także zrobić wzmacniającą herbatkę na odporność z tych liści i będzie ona również nam uzupełniać witaminy. I tutaj biorę sobie jedną taką łyżeczkę liści, zaparzam to 200 ml wrzącej wody, zostawiam na 5 do 7 minut pod przykryciem, ponieważ to są olejki, żeby nie odparowały. Potem dolewam jeszcze 50 ml wody, żeby po prostu szklanka była pełna i od razu piję to sobie tak 40 minut przed jedzeniem i 2 razy dziennie. Liściami tymi można również zamykać beczki z kapustą kiszoną, jeżeli ktoś ma. Czyli po prostu kładło się to na górę, tak żeby po prostu kapusta była przykryta, tak jakby po prostu takie zamknięcie, żeby tlen nie dochodził. Bo wiadomo, że jak się to otwierało i dochodziło tam powietrze, to czasami lubiła się ta górna warstwa zawsze zepsuć tej kapusty, dlatego nie byłoby to głupim pomysłem, żeby teraz sobie takie coś położyć. Także moi drodzy, jeżeli już gdzieś będziecie kopać kiedyś chrzan na coś, to już teraz wiecie, że również jego liście mają jakiś sens. I jak już zniszczyliśmy ten korzeń i wykopaliśmy go, to warto też zabrać i górną część chrzanu, bo może się też na coś kiedyś przydać, a szkoda, żeby się zmarnowała. Także tyle na dziś. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się.